Dzisiaj chciałbym przedstawić w kilku słowach książkę znanego poety, krytyka literackiego, ale i podróżnika Krzysztofa Lisowskiego. No, pod y, lekko autoironicznym y, i przekornym tytułem y, Jakiś odys i inne pisaniny. Y, Lisowski y, w tej książce połączył to, co być może y, umyka nawet. Y, Pilnemu, uważnemu czytelnikowi jego esejów, recenzji, szkiców. Mianowicie połączył, wydawałoby się, teksty różne, ale łączy je, spaja jego szczególna miłość do Grecji, czy do Śródziemnomorza, do pisarzy, poetów wywodzących się z Grecji, czy z Chorwacji, czy z Włoch. W każdym razie książkę wyróżnia to, to, że autor zanurza się nie tylko w materię literacką, ale próbuje ją przemyśleć, zobaczyć w krajobrazie, w którym ta literatura powstała. No, więc, na przykład, przez całą książkę przewija się poeta. Konstantinos Kawafis, którego bardzo ceni, za to, że siedząc, mieszkając przez całe życie w Aleksandrii, pisał jakby na uboczu świata. A jego poezja przecież jest bardzo, bardzo ważna i opowiada o sprawach egzystencji w perspektywie. Starożytnej Grecji, w krajobrazie, metafizyki historycznej. Są też tutaj wypowiedzi o pisarzach, poetach, dramaturgach, jakby to powiedzieć, z okolic Krakowa i z obszarów europejskich, znajdujących się poza południową granicą Polski. To jest bardzo ciekawe, że. Lisowski rozumie doskonale, że ta nasza świadomość geograficzną literacka to nie tylko zachód, ale także i południe. Książka ta, krótko mówiąc, składa się tak jak mówiłem, z, ze szkiców, z tekstów bezpośrednio dotyczących literatury, ale też jest to książka podróżnicza. Książka o wrażeniach, miejscach, które zobaczył Lisowski, i w ten sposób mamy książkę podróżniczą, z której wynika, że warto naocznie, fizycznie, zmysłowo sprawdzić miejsca, w których powstała wielka literatura i miejsca, w których żyli jej twórcy.